Cześć kochani, jestem Ara Izabel i witam Was na moim książkowym kanale Słowem Wszystko. Cassie West jest autorką, która jest znana przede wszystkim ze swoich książek młodzieżowych opartych na wątku miłosnym. Ale ostatnio pojawiło się coś nowego, a mianowicie Cassie wzięła się za wątki paranormalne. To też oczywiście nie mogłam tego przegapić i zerknijmy dzisiaj na książkę Dziewczyna, która wybrała swój los. Alison mieszka w kolonii. W ściśle tajnym, odciętym od reszty świata mieście, które jest w 100% zamieszkały przez osoby doskonalsze genetycznie, bardziej rozwinięte, a co za tym idzie takie, które mają różnego rodzaju zdolności parapsychiczne. Na przykład nasza główna bohaterka ma moc sprawdzania, czyli jest w stanie zawczasu sprawdzić, jaki jest efekt podejmowanych przez nią decyzji. I teoretycznie stara się ona nie nadużywać tej mocy, ale kiedy dowiaduje się, że jej rodzice chcą wziąć rozwód i oczekują, że zdecyduje ona, z którym z nich chce zamieszkać, dziewczyna postanawia przekonać się, która z tych ścieżek będzie lepsza. Czy zostanie w rodzinnym mieście ze swoją apodyktyczną matką, czy też wyjazd z kolonii razem z ukochanym ojcem, ale to będzie się też wiązało z udawaniem normalnej dziewczyny. Co więcej, to nie będzie taki prosty wybór, szczególnie w momencie, kiedy na jaw wychodzi sprawa zaginionych dziewcząt i fali samobójstw. Jak być może wiecie, to było dopiero moje drugie spotkanie z książkami Cassie West i być może dlatego ja nie miałam jakichś specjalnych uprzedzeń ani oczekiwań względem tej autorki. Muszę jednak przyznać, że to wykorzystanie tematu fantazy i wątków takich paranormalnych naprawdę bardzo dobrze jej wyszło. Kolonia jest świetnie skonstruowanym i przedstawionym miejscem, które jest zamknięte samo w sobie, jest odseparowane od reszty świata, troszeczkę jak Alicante w świecie nocnych łowców, czy też Hogwarts. I bardzo mi się podobało to, że o ile są tam ludzie, którzy są jakby genetycznie doskonalsi niż my, to znaczy potrafią bardziej panować nad swoimi zmysłami, dostosowywać je do wymogów otoczenia, do swojego komfortu i swoich potrzeb, to samo tyczy się ich wynalazków, czyli ich domy są doskonalsze niż nasze, ich samochody dostosowują się do nas, do naszych odcisków palców itd., itd., czy też głupie radio. Ogólnie pod tym względem wszystko do siebie pasuje, wszystko się jakby zazębia i wszystko dobrze gra. Jeszcze do tego te zdolności różnego rodzaju. Oczywiście to są wszystkie parapsychiczne, czyli jest to na przykład nie tyle czytanie komuś w myślach, nie tylko telekineza, ale też na przykład zasiewanie komuś jakiejś myśli, czy wykrywanie kłamstw, że tak to ujmę, wymazywanie wspomnień. I to jest naprawdę dobrze działająca całość, która świetnie pasuje i uzupełnia te wątki skupiające się bardziej na takim życiu codziennym człowieka. Ali przede wszystkim będzie musiała podjąć decyzję, którą drogę wybiera. Czy zostanie w swoim rodzinnym domu, w swoim rodzinnym mieście z mamą, z którą co prawda nie do końca się dogaduje, ale jednak będzie tam jej najlepsza przyjaciółka, będzie jej stara szkoła, a do jej życia zawita pewien bardzo przystojny i najpopularniejszy w szkole chłopak. Czy też wyjedzie razem z tatą, zostawi swoje życie i przejdzie do zupełnie innego świata normalsów, gdzie niczym superbohater będzie musiała ukrywać swoje zdolności i swoje pochodzenie. Będzie musiała nauczyć się żyć jak normalny człowiek, bo uwierzcie, że przeskok jest dość ogromny. Będzie musiała nauczyć się żyć w nowej szkole, znaleźć nowych przyjaciół i być może pewnego bardzo tajemniczego i uroczego artystę. A już w ogóle nie wspomnę Wam o wątku kryminalnym. Powiem tylko, że było grubo. I obserwujemy te dwie ścieżki, te dwie drogi, które w bardzo fajny sposób się przeplatają, a nawet powiedziałabym, że wręcz dopełniają i dzięki temu mamy troszeczkę większy obraz i to zyskuje trochę większą głębię. Dlatego, że przykładowo wydarzenia w tej jednej ścieżce jakby czasowej czasami dopowiadają nam niewiadome, które pojawiło się chwilę wcześniej w tej drugiej. To wszystko ze sobą bardzo dobrze działa i tworzy naprawdę bardzo fajną całość. A na sam koniec oczywiście Cassie West nie mogła się powstrzymać i zrzuciła na nas taką bombę, że ja autentycznie nie wiedziałam, co ze sobą zrobić i miałam ochotę krzyczeć, trochę potupać, tylko już nie wypada mimo wszystko. W ogóle miałam ochotę płakać, rzucić to w kąt, ale nie chciałam.
i autentycznie chyba dwa rozdziały przed końcem musiałam odłożyć tę książkę i aż napisać na Instagramie, że ja wiem, co tam się stanie, ale ja nie chcę, żeby tak się stało. Po czym skończyłam tę książkę i siedziałam jak debil i patrzyłam się w ścianę. I to serio, nie oszukuję. Siedziałam jak debil i patrzyłam się w ścianę i ja naprawdę bardzo, ale to bardzo potrzebuję drugiego tomu, żeby wiedzieć, co się działo dalej. Podsumowując, ta odsłona Cassius definitywnie przypadła mi do gustu. Bardzo fajne połączenie tych, jak zwykle, dobrze przez nią prowadzonych wątków miłosnych, ale też bardzo ciekawych elementów paranormalnych i takiej szczypty kryminału. I tak jak przy pierwszym spotkaniu, bardzo fajny styl autorki, bardzo lekko, bardzo przyjemnie i szybko się to czyta. Mam bardzo sympatycznych bohaterów, no i ta końcówka. Także w skrócie, jako że ja jestem w tym momencie na dość namiętnym kacu, to ja bardzo potrzebuję drugiego tomu, najchętniej tak teraz, natychmiast, już. A wam tylko mogę serdecznie polecić tę książkę i mam nadzieję, że po nią sięgniecie. I nie przedłużając, to tyle na dzisiaj. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka i mam nadzieję, że wam się spodobał. Mam nadzieję, że to była fajna niespodzianka. I też dziękuję wydawnictwu Feria za mój egzemplarz. Trochę was teraz nienawidzę za to, że daliście tylko pierwszy tom, a nie ma jeszcze drugiego. Ale i tak was kocham i ja czekam namiętnie. A jeżeli filmik wam się podobał, to jak zwykle proszę was bardzo o łapki w górę i pamiętajcie, żeby mieć subskrybowany kanał i wciśnięty dzwoneczek obok, bo takich niespodzianek może być więcej. I jeżeli ktoś też ma potrzebę porozmawiania o tej książce i wyrzucenia z siebie tego wszystkiego, co się nagromadziło pod koniec, to ja serdecznie zapraszam, bo mi się już lekko ulewa chyba z tych emocji. Także, moi drodzy, raz jeszcze dziękuję wam za obejrzenie i na razie, cześć! Thank you.